O, ty są, dobra, cicho. Dziękuję, Kazik Wielki, za 3 miesiące rozkręcamy się. Dziękuję, Kiepczyk, za prezent. Cicho, cicho. Nie wiem, już pan. Wszystko, co tam miałem zapytać, powiedziałem. Którym się mówiło w GTA? Bo ja nie pamiętam. Jaki jest twój cel? Co? Kto to jest? Ile to jest osób? Nie wiem, o co chodzi, no. Ej, ja ich nie słyszę! Mhm. Uważasz, że trochę poroniony pomysł? NIE! OSTATNI RAZ WRÓCIŁEM NA TO RP! Nie. Dobra, no to niech będzie już to CK Grandy. Ale nie wiem, co do powiedzenia ma jeszcze jedna osoba. Kto? Zastanawiałeś się i pytałeś się, kto jest nade mną. Mhm. To ja! No jakbyś rozszyfrował rodzinę Alfonso? Myślę, że ta osoba bardzo dobrze cię zna, bardzo dobrze cię pamięta i chciałaby z tobą porozmawiać. Witajcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak wieczór, panowie? Czy pan maskę może ściągnąć, skoro mamy rozmawiać? Wydaje mi się, że nie jest to możliwe. Nie wiesz, kim jestem? Słyszymy się? Halo? 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 Halo, halo, halo. Jest to osoba, która chciała bardzo często w ukryciu, być może nie chce powiedzieć, być może nie chce się odezwać. Ale halo? Jeżeli będzie chciał, to to zrobi. Skoro chciał rozmawiać. Halo? Halo? Pozwólcie, że papieros odpalę, bo trochę się denerwuję. Nie no! W porządku. A. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiesz, kim jestem? No, zamaskowanego to ciężko rozpoznać. Ale mógłbyś się domyślać. Czy ja mam na nazwisko pana Kletti? Nie wydaje mi się. No to ciężko z tym domyślaniem. Jeżeli sam pracowałem i mówisz, że zrobiłem kawał dobrej roboty, to co będzie, jak cała agencja się tym zajmie? Słuchaj, całą agencję się nie martwię. Raz na jakiś czas pojawia się taki agent jak ty, który jest wybitny. Więc uważam, że zrobisz dobrą robotę, ale czegoś zabrakło. I jak zwykle wyszliśmy z tego obronną ręką. Raczej jesteśmy uważni. A raczej się pilnujemy. Ale ty nas zaszedłeś zaskoczenia. Mieliśmy konflikty, mieliśmy problemy i ciekawą sytuację rodzinną, ale to nas wyróżnia od innych. Zawsze spadamy jak kot na cztery nogi. Sumo sumarum mi się to udało. Nie wiem, czy akurat bezpośrednio mi, ale wyszło jak wyszło. Była wojna. Była. Na pewno nie pomogłeś. To pewne. Chciałeś nas zniszczyć, Martino, i mimo że... Nie ukrywam, lata lecą, to było na celu. Lata lecą i czas płynie. Tak jak mówiłem ci, dlaczego wtedy nie pociągnąłem zespół, bo wiedziałem, że kiedyś się spotkamy. I mimo że to spotkanie wygląda zupełnie inaczej niż
to spotkanie na sali sądowej, do której nas doprowadziłeś. Rodzina Alfonso nie zapomina, nie możemy zapomnieć i wyzbyć się swojej przeszłości. Był nasz największy kryzys. Myśleliśmy, że to już może być koniec pewnego etapu. Żałujesz, że skończyło się to tak? Żałuję, że to, co moją pracę zniszczył kto inny. Tego żałuję. Uważasz, że rozprawa powinna się inaczej skończyć? Pewnie, że tak. Gdyby nie wspomniany przez Felipa list, raczej bym wygrał. A gdybyśmy weszli w pewien układ, że wszystkie te dowody znikają, a ty wracasz do córki, do Włoch, zgodziłbyś się? Ty, Felipe, chcesz iść na układ? Ze mną? Powiedziałem, gdybyśmy poszli w liczbie mnogiej. Ty, ten detektyw się zbliżył chyba właśnie. Przez gardło przeszło. O, policja. Co? No właśnie, nie wiem, co chodzi. Jaka policja? Tam za wami. Na łódce. Panowie, może ja po prostu sobie może pojadę wejdźmy, do domu. Może wejdźmy tutaj do tego. Wiecie co, ja chyba baraczku. Sobie wskoczę do tej łódki i popłynę już. Nie, Martino. Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. Ja tutaj czuję się bezpiecznie, jak tam ta pływa sobie. Martino, nie kombinuj nic. No ale... Przestań, celowo. Do budki dawaj. Prędko. Zdejmij pan maskę, to może mi to coś czymś pomoże. Wydaje mi się, że nie pomoże. Skoro już teraz nie wiesz zbyt wiele, to... Mhm. Dobra. Chcesz, to zaczynać mam? Chcesz, żeby to Grande Alfonso? Ułatwić zadanie? Chodź. Zgadłem czy nie zgadłem? Chłopak Maji Majewskiej. Poruszający się białym Lincolnem Escalade'em. O. Czyli dobry. Dobry. Zarejestrowany Lincoln na Patryka Damera. Dobry. Świętej pamięci Patryka Damera. No w sumie to nie wiem, co się z nim stało, ale... Skoro mówisz, że świętej pamięci, to chyba nic dobrego. Lincolnem. Ale Lincolna to ja nie pamiętam. Lincoln Escalade, tak. Biały. Lincoln Escalade. Jeździłem takim? Felipe. Ja nie wiem. A nie Chevrolet Escalade? Cadillac. Kurde. Cadillac. Widzicie, wszyscy to na motoryzacji się znamy jak mało kto. Ale każdy zna się na swojej robocie, Martino. Ty robiłeś swoje. Spotkaliśmy się jednak tutaj. My robimy swoje. Spotkaliśmy się tutaj. Chyba każdy wie, jak ta historia musi się zakończyć. Obojętnie, jak wyglądały nasze rozmowy, nie zważając na to, co działo się dzisiaj, co działo się przez ostatnie miesiące. Ja mam w pamięci jeden dzień. 14 sierpnia 2019 roku. Kiedy to ja i moja rodzina mogliśmy nie użyć naszych córek, naszych braci, naszych sióstr. Widzisz, my jesteśmy w takiej samej pozycji jak ty. Też baliśmy się, że nie zobaczymy już swoich rodzin nigdy więcej. Ponowić pracę z 2019 roku. Kto wie, czy nadal wtedy tak. Nie robiłeś. Przepraszam, Felipe, ale dla ciebie ważna jest data z sierpnia, dla mnie ważna jest data 1 lipca 2020 roku, kiedy urodziła się moja córeczka i w sumie reszta to dla mnie nie jest ważna. Sam chwilę temu udowodniłeś, że
Robiłbyś wszystko, aby dopiąć swego. Nie za pierwszym, nie za drugim. To może za trzecim razem. Ale nie mówiłem tego o sobie. Czyli jesteś w stanie nam powiedzieć, że rzuciłbyś pracę nad tym, aby nas posadzić. Jeżeli to miałoby zaważyć nad tym, czy zobaczę jutro córkę, tak. I czym się zajmiesz? Dalej będziesz pracować jako agent? Nie wiem, zawsze chciałem zostać piekarzem. Piekarzem. To tylko i wyłącznie złudzenie, Martina. Ale złudzeniem nie jest ta sytuacja, w której się znajdujemy. Sytuacja, o której myślałem od momentu, w którym pokazałeś mi swoją plakietkę. Były momenty, w których chciałem tego bardziej, były momenty, w których chciałem tego mniej. Ale nie było momentu, w którym nie pomyślałem, że jest to koniecznością, żebyśmy się tutaj znaleźli. Podniosłeś rękę na rodzinę. W tak trudnym dla nas okresie zaatakowałeś. Przyjęliśmy cios. Przetrwaliśmy atak. Dlatego możemy się tutaj spotkać i rozliczyć się ostatecznie z przeszłością. Nastała burza. Huragan. Nastał mrok. A po burzy będzie deszcz i mam nadzieję, że wszyscy się tam znajdziemy, co? Ja będę i pojadę sobie do córki i wszystko będzie dobrze. Pene. Pamiętaj, po burzy zawsze wychodzi słońce. Wcześniej czy później. Chciałbyś coś dodać, Penę, zanim zobaczysz słońce? Znasz dobrze rodzinę. Wiesz, jak to wygląda. No dobra, panowie, ugadamy się jakoś. Wiesz, że nie ma wyjścia już. Nie ma ucieczki z tego miejsca. Mogę wiele zaproponować. Bądź spokojny. Martino, wiemy, że robiłeś dobre. Wiemy, że robiłeś też złe rzeczy. Smutno mi z powodu twojej córki. Jeżeli spotkam ją kiedyś na swojej drodze, to tak jak ty pomogłeś Julce, ja pomogę jej. Ale każdy odpowiada za swoje czyny. Że zabiłeś jej ojca? Nie. Ojciec sam się zabił. Wiedziałeś, jakie jest ryzyko, sam o tym powiedziałeś. Nie, panowie. To wy mnie zabijecie. Dajcie spokój, ugadamy się jakoś. Dam wam nagrania, coś jeszcze. Trzeba było może być piekarzem, Martino. Jeszcze będę. Dogadamy się. Nic twojej córce nie zabraknie. Nic. Z kwestii finansowych my się tym zajmiemy. No panowie, weźcie, dajcie spokój. No nie róbcie sobie jajec żadnych. Chcesz coś przekazać córce? Tak, chcę jej przekazać, że ją kocham i że jutro się widzimy. Może nie jutro, ale... Weź coś zrób. No znamy się tyle czasu i pozwoli, żeby to się tak skończyło. No daj spokój. Mam ci to. Mogę dla was robić. Co, chcesz jeszcze powiedzieć, Felipe? Tak. Martino, znamy się tyle czasu. Ta znajomość jednak poszła w złą stronę. Oferowałem ci moją przyjaźń, której nie przyjąłeś. Dzisiaj rozmawialiśmy dosyć długo i wydawało mi się, że jesteś zupełnie innym człowiekiem, że szukasz sprawiedliwości i że jesteś prawym człowiekiem. Okazuje się jednak, że potrafisz też zabić z zimną krwią i mało tego, z tego czynu się cieszyć. A ty co robisz teraz? Jak się zakłada tłumik? Bóg to osądzi. Ja nie zdradzam. Ja postępuję według zasad. Ja miłuję swoich braci. A ja miłuję swoje życie. Panowie, dogadamy się. Kogo chcecie, co chcecie? Penę. Byłeś dobrym psem. Rzadko takich psów spotykamy na swojej drodze. Niech ziemia będzie ci lekką. I pamiętaj, że córce nic nigdy nie zabraknie. Weźcie, dajcie spokój. Nie róbcie tego. Panowie, zgaście to. Zgadźcie to, panowie. Poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie, kto nie postępuje według zasad, kto nie zdradza. Boże, czy ty to widzisz? Deszcz pada, uratował mnie. Jezuniu. Trzeba w głowę czekać, aż deszcz zgaśnie. Weź tutaj to. Lej tym paliwem.
Bóg tak chciał, panowie, no nie róbcie głupot. Polej mu po pysku. Weź to śmierdzi, weź to ode mnie. Co to trąbi? O! Z prochu powstałeś! W proch się obrócisz, pene! Kur... Umarł, nie? No nie. Jeszcze raz chyba timing po naszej stronie.